Na pewno, to nie był mecz oddany i graliśmy na tyle, na ile nasze możliwości się pokazały. Dzisiaj niestety może nie do końca, że bez naszej zagrywki, bo oczywiście to nie da się tak też cały czas odpalać, ale z tak przyjmującym zespołem ze Skry ciężko się gra, no bo oni jak grają piłkę przy siatce, grali w 90%, przynajmniej na plusie, na perfekt przyjęciu, więc przy tej szybkości grania, przy tych środkowych, co oni mają, to naprawdę ciężko jest zahaczyć. No brakło też szczęścia jakichś takich w tym drugim secie faktycznie, jakieś mocniejsze zagrywki, jakiegoś skończonego ataku. No mówię, no daliśmy ciężki mecz z drugim zespołem w ciągu 2-3 dni faktycznie, ale to dla nas nie ma tłumaczenia, bo chcieliśmy zagrać ten mecz i bardziej jednak brakowało nam jednak jakościowo i nie jesteśmy jeszcze zespołem, który potrafi zagrać 2 bardzo dobre mecze w ciągu 3 dni, czy nawet z takimi zespołami potwierdzać to, więc no brakło jakości przede wszystkim. I mówię, no to skradzi się i mieliśmy może, nie wiem, 6 zagrywek takich naprawdę trudnych, których oni od razu rozwiązali. Generalnie grali na perfekt przyjęciu, więc z tym zespołem ciężko się komukolwiek gra i to był ten problem. Zabrakło szczęścia, zabrakło chłodnej głowy, bo w tych pierwszych 2 setach prowadziliśmy 2 punktami, nie potrafiliśmy ich dowieść do końca. No, wiedzieliśmy, że to będzie kolejny trudny mecz z trudnym przeciwnikiem. Trochę zabrakło nam, myślę, zagrywki, tak jak to miało miejsce w meczu z Kędzierzynem. Trochę obrony, troszeczkę szczęścia faktycznie też zabrakło. Myśleć, bo przed nami było kolejne wyzwanie i staraliśmy się jak najwięcej serducha włożyć w ten mecz i w końcu odczarować spodek, który w tym sezonie nam niekoniecznie sprzyja, ale może jeszcze przyjdzie ten czas, kiedy wypełnimy tą halę. Ja myślę, że to jest szczególna hala dla całej polskiej siatkówki i to nie tylko po tym Mistrzostwie Świata tutaj zdobytym, ale to już wcześniej taka mekka siatkarska, więc zawsze tu się przyjemnie gra, a tym bardziej przyjemnie, jak się wygrywa 3-0, tak jak dzisiaj. To bardzo cieszy, że wytrzymaliśmy końcówki, bo Katowice grały dobrze, my gdzieś tam mieliśmy swoje szanse, ale ich nie wykorzystywaliśmy, a mimo wszystko gdzieś tam w końcówkach potrafiliśmy przechylić to na naszą stronę. 2-0, no trzeci set już nasza dominacja i nasza taka, myślę, że swobodna gra w tym secie. Katowice już tutaj grały wcześniej, my nie, to jest też pierwsze nasze takie spotkanie w Spodku. Dziwnie, nie nosząc koszulki reprezentacji, więc ale miło na pewno.